Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie. Dzisiaj krótki filmik, ostatni już z tego cyklu o kolorach kart w tarocie. Pewnie jeszcze do tego wrócimy, bo na pewno mi się przypomni jeszcze tysiąc rzeczy, które chciałam Państwu powiedzieć, ale z tych takich ogólnych, pierwszych wejrzeń kart i kolorów w kartach tarota właśnie ostatni film o monetach. Mamy tutaj monety przed sobą na stole. Jest to najbardziej materialny i najbardziej przyziemny żywioł w kartach tarota. Jak wszystkie żywioły, znajduje się tu 14 kart, 4 karty dworskie, 10 kart blotek od asa do dziesiątki. Każde karty mówią po kolei o zdobywaniu pewnych wartości i walorów materialnych. Na samym końcu mamy dziesiątkę, która daje nam już pełnię tego szczęścia materialnego. Tej dziesiątki monet w dobie kryzysu każdemu z Państwu życzę, dlatego że to jest nie dość, że dostatek materialny, to jeszcze spokojny dom, czyli zawiera się w tej dziesiątce monet wszystko. Ale żeby poznać karty tarota, szczególnie te mniejsze, trzeba się skupić na numerologii tych kart, czyli na znaczeniu poszczególnych cyfr, ale również na znaczeniu poszczególnych kolorów. I cóż niosą nam ze sobą monety? Jak już mówiłam, są to przede wszystkim karty materii, stąd też jeżeli chodzi o żywioł, jest to żywioł ziemi. I tutaj znaki zodiaku, które wchodzą w energetykę tych kart, to byk, panna, koziorożec. Bardzo dobrze reprezentują ludzi, którzy mocno stoją na nogach, są przedsiębiorczy, ale nie mają jakiegoś dziwnych pomysłów i szybkich idei. Nie są to ludzie kreatywni ponad swoje czasy, natomiast swoją pracowitością, stabilnością i zaangażowaniem mogą naprawdę daleko zajść. Również sprawy, o które pytamy, w żywiole monet bardzo często są właśnie stabilne, zaangażowane, proste w rozwiązaniu, natomiast trzeba iść właśnie tą uczciwą drogą i z podniesioną przyłbicą, jak jedyny z podniesioną przyłbicą rycerz w kartach tarota, czyli rycerz monet. Monety zawsze związane są ze sprawami bytu i pozycji. Stąd też, jeżeli na przykład wychodzą w układach miłosnych, to bardzo często mówią o tym, że wpływ materii na dany związek jest za duży, za mały, zależy jakie karty właśnie wyjdą w tym układzie. Natomiast na pewno ma jakieś znaczenie w związku i związek nie jest tylko gdzieś emocjonalnie rozbuchany na tą siódmą czakrę korony do nieba, ale również mocno korzeniami stoi na ziemi, co jest dosyć często bardzo, bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o takie zwykłe życiowe rzeczy, karty monet każda po swojemu mówią o zyskach bądź stratach finansowych, stąd też na przykład jak Państwo pytają, czy będę miał w tym roku więcej pieniędzy, można wyłożyć jedną kartę, jeżeli wyjdzie karta monet i można powiedzieć, tak będzie więcej, tak będzie mniej. Z tego względu, że każda po kolei z tych kart mówi o tym, że coś więcej, coś mniej, ewentualnie z jakiegoś źródła pewne pieniądze przyciągnąć. Zadaniem kart monet jest pomoc w zdobyciu pieniędzy i pozycji, ponieważ one pokazują drogę, którędy możemy iść, żeby tą pozycję i pieniądze zdobyć. Monety również ostrzegają przed stratą materialną, bardzo często kradzieżą bądź zgubieniem poprzez własną taką nieodpowiedzialność. Ten świat materialny różni się od innych światów tym, że wszystko, co tutaj łączy te karty monet, to jest przede wszystkim praca. Nie wyjdą karty monet osobom, które tej pracy nie lubią, ponieważ stara prawda, że bez pracy nie ma kołaczy, jest bardzo adekwatna i nawet jeżeli nam się wydaje, że ktoś zdobył fortunę w sposób dziwny, typu kradzieże bądź nie wiem, na przykład miał bogatych rodziców, te fortuny są takim kolosem na glinianych nogach. Mogą po prostu szybko runąć. Natomiast przy kartach monet, jeżeli dzięki kartom monet i temu żywiołowi, który to symbolizuje bogactwo, dojdziemy do bogactwa, to jest bogactwo, z których cieszyć się będą jeszcze inne pokolenia. Na pewno jest nasze wypracowane i nikt nam po prostu tego nie zabierze. Mówią często o pożądaniu, ale nie o pożądaniu emocjonalnym czy miłosnym, tylko o pożądaniu materii. Często może być to troszeczkę na zasadzie króla Midasa, który chciał, żeby wszystko zmieniało się w złoto i to go zgubiło, dlatego przy kartach monet też trzeba uważać na nadmiar. Nadmiar nigdy nie jest dobry. Mogą również pokazywać, że cierpimy na brak pieniędzy. Tutaj piątka monet jest bardzo adekwatną kartą, nazwaną kartą bankructwa, czyli możemy również ocenić sytuację materialną osoby pytającej. Nawet jeżeli ta osoba pytająca z pewnymi rzeczami się nie zgadza, trzeba pamiętać, że karty to jest wróżba, czyli coś na przyszłość, więc już zaraz za rogiem może nas spotkać
albo coś sympatycznego, albo negatywnego. Nie musimy się do końca z tą wróżbą na dzień dzisiejszy zgadzać. Monety pokazują, żeby nie marzyć tylko o bogactwie, ale właśnie marzyć o pracy. Ponieważ poprzez pracę przychodzi do nas bogactwo. Odwrotnie, raczej to się nie uda. I teraz tak, jeżeli chodzi o żywioł, to tak jak mówiłam, ziemia. Natomiast w opracowaniu bardzo często monety są przypisywane zimie. Natomiast tutaj dla mnie bardzo często monety oznaczają po prostu lato, z tego względu, że jest to taka stabilna, dosyć ciepła pora i jak Państwo rzucą okiem tutaj na mój stolik, jednak ta żółć, słoneczna żółć przebija się w kartach monet. Oprócz tego, że na monetach mamy mnóstwo pentagramów tutaj w tej podstawowej talii, to jest jednak też znak ochronny, czyli może ten żywioł symbolizować naszą ochronę, ochronę naszego stanu posiadania. Jeżeli chodzi o kierunek, to monety symbolizują północ, jeżeli chodzi o kraj, nie kraj, tylko kontynent Europy, monety symbolizują Europę. Jest to również przyporządkowane do mieszczan, czyli do osób, które w pewnym momencie wywołały rewolucję francuską, dlatego że zdobyły dzięki swojej ciężkiej pracy pieniądze, czyli te monety, ale kompletnie nie mogły uczestniczyć we władzy, tak? I stąd monety i mieszczanie wywołali tą wielką rewolucję, czyli poprzez żywioł monet również możemy w pewnym momencie, kiedy czegoś będzie za dużo, a za mało tej energii, gdzie możemy ją włożyć, czyli nie wszystko możemy włożyć w pracę, może to również przewrócić rewolucyjnie nasze życie do góry nogami. Jak już mówiłam, byk, panna, koziorożec, tutaj te trzy znaki zodiaku, które dosyć mocno stoją na nogach. Byk jest takim dobrym reprezentantem. Byki lubią dobrze zjeść, dobrze się ubrać, ładnie wyglądać. I właśnie monety symbolizują również takie osoby. Łączą się bardzo z pracą, łączą się z pieniędzmi, bardzo często łączą się z rzemiosłem i z domem. Również jeżeli chodzi o dom, nie w postaci ogniska domowego i rodziny, tylko po prostu dom jako dom. Mówią nam o fizycznym ciele, stąd też w monetach dobrze widać, czy ktoś jest chory, czy jest zdrowy. Dlatego, że jeżeli wyjdą nam w układzie na zdrowie złe karty monet, możemy powiedzieć, że gdzieś na takim poziomie nawet niementalnym nasze ciało po prostu przestaje dobrze funkcjonować. Monety symbolizują biznes, symbolizują różne przedsięwzięcia, ale również właśnie tak jak te znaki, trzy znaki zodiaku, byk i panna koziorożec, bezpieczeństwo, komfort i posiadanie, ale przede wszystkim symbolizują pracę. Myślę, że to już wszystko o głównych sprawach dotyczących monet. To był ostatni żywioł. Kolejny cykl filmików będzie, mam nadzieję, niespodzianką, także proszę tutaj do mnie zaglądać. Do zobaczenia.